Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Straszydło. Podcast kryminalny. Ponad 2 lata temu rozpoczęłam swoją przygodę z tym podcastem. Wtedy na kanale opowiedziałam o sprawie braci Jackson z Collingswood. To w sumie dzięki niej i Kasi, która wrzuciła ją na grupę Moniki z kanału Kryminalne Historie, wielu z Was do mnie trafiło. Jednak nie wszyscy ją znają, ponieważ pierwsze odcinki są na kanale ukryte. Nie byłam zadowolona z ich jakości i męczyło mnie ciągłe tłumaczenie nowym słuchaczom, że z czasem się poprawiłam, prawda? Postanowiłam powrócić do tych odcinków, stąd dziś usłyszycie historię, mało popularną historię, The Collingswood Four. Do przygotowania odcinka korzystałam m.in. z artykułów New York Magazine, Inquirer, Wikipedii czy Reddita. Wszystkie źródła znajdziecie w komentarzu na moim kanale na YouTubie. Collingswood, po godzinie 2 w nocy 10 października 2003 roku. Małżeństwo mieszkające na trzecim piętrze apartamentowca usłyszało dziwne odgłosy dobiegające z kontenera na śmieci. Jennifer Spurlock otworzyła okno i krzyknęła do nieznajomego, aby wyszedł ze śmietnika. Po chwili dostała dość zaskakującą i nieoczekiwaną odpowiedź. Jestem głodny. Okazało się, że intruz to tak naprawdę mały, wychudzony, wyziębiony i pokryty siniakami chłopiec. Wydawał się być zdezorientowany. Kiedy mąż Jennifer zatelefonował na numer alarmowy, kobieta rozpoczęła przepytywanie chłopca. Mówił, że nie ma rodziny, nie pamiętał jak się nazywa, na stopach nie miał butów. Powiedział, że przeszedł w samych skarpetkach 4 mile, chociaż z czasem okazało się, że prawda była inna. Najpierw jednak posłuchajcie tego krótkiego nagrania. Ten mały chłopiec jest z kontenera na śmieci o 3 nad ranem. Z pewnością jest bezdomny czy coś takiego. Musi mieć mniej niż 10 lat. Jest bardzo mały. To bardzo małe dziecko. W tle słychać, jak Jennifer wypytuje chłopca o wiek. Po chwili małżeństwo w szoku wykrzykuje, że dziecko ze śmietnika ma 19 lat. On nie może mieć 19 lat, mówi mężczyzna do słuchawki. Kiedy policja przyjechała na miejsce, założyli, że chłopiec ze śmietnika to 7-latek. Miał zaledwie 120 cm wzrostu, ważył 20 kg. Został przetransportowany do szpitala. Długo nie przyznawał się do swojej tożsamości. W końcu powiedział prawdę, że właściwie to mieszka w sąsiedztwie apartamentowca i że jego wygląd to, w cudzysłowie, zasługa jego rodziców adopcyjnych. Bruce Jackson, bo tak nazywał się 19-latek, opowiedział funkcjonariuszom o serii zaniedbań i nadużyć, jakich dopuścili się jego rodzice. Nie tylko względem jego, ale też jego rodzeństwa. Chłopak praktycznie ciągle był karany. Nie miał przyzwolenia na spędzanie czasu jak jego rówieśnicy. Najczęściej miał nakazane siedzieć na schodach. Inne kary, jakie wymyślali mu rodzice, to przycinanie trawnika nożyczkami. Matka miała bić go paskiem i dusić, gdy ten wymiotował. Robiła to tak mocno, że wbijała mu w szyję paznokcie. Według jego zeznań najczęściej on i jego bracia żywili się nieugotowanymi potrawami. Między innymi surowym ciastem na naleśniki, surowymi ziemniakami, wysuszonymi płatkami, kaszami. Czasem wyjadał resztki ze śmietników, bo
Podobna sytuacja do tej z 10 października już miała miejsce. Kiedy rodzina mieszkała w innej miejscowości, w Pensacken, wtedy Bruce poszedł do sąsiadów i powiedział im, że jest głodny, że jego rodzina poleciała na Florydę i jest sam. Sąsiedzi nakarmili chłopca i wezwali policję, aby zgłosić zaniedbanie. Niestety po podaniu adresu Bruce został odwieziony do domu, a członek rodziny powiedział policjantom, że chłopak ma zaburzenia odżywiania i cała sprawa została zamieciona pod dywan. Ulubionym jedzeniem Bruce'a były kanapki z masłem orzechowym i dżemem, bo to po prostu było najsmaczniejsze spośród tego, co dostawał. 10 października, w czasie gdy chłopak był przesłuchiwany w szpitalu, jego rodzina zorientowała się, że nie ma go w domu. Jego rodzeństwo zostało obudzone w środku nocy. Bracia i siostry szukali go po szafach, komodach, wszędzie, gdzie mieli swoje kryjówki do gry wchowanego. Jednak Bruce'a nigdzie nie było. Źródła nie są do końca spójne co do tej kwestii. Jedne mówią o tym, że rodzice w końcu zgłosili zaginięcie najstarszego syna na policję i wtedy właśnie sprawy zostały ze sobą skojarzone. Inne, że chłopiec przyznał się, gdzie mieszka. Tak więc nie wiem, którą wersję obrać. Przekazuję wam to, co wiem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali do domu Jacksonów, byli w szoku. Spotkali tam pozostałą szóstkę rodzeństwa. 3 dziewczynki i 3 chłopców, z czego chłopcy byli w podobnym stanie do ich najstarszego brata, Bruce'a. Imiona w niektórych źródłach są zmienione, ale posłużę się tymi oficjalnymi, ponieważ później chłopcy pojawili się w programie Opry i z tego względu ich imiona są publiczne. W 2003 roku 14-letni Trishawn ważył 18 kg. 10-letni Terrell niespełna 13, a najmłodszy z braci, 9-letni Michael, 10,5 kg. Świadkowie porównywali ich wygląd do dzieci, które przeżyły Holokaust. Całe rodzeństwo zostało wyprowadzone z domu i przetransportowane do szpitala ambulansami. Raymond Jackson, czyli ojciec, całą drogę płakał i modlił się. Jeszcze tego samego dnia dzieci zostały odebrane zarówno jemu, jak i jego żonie Vanessie, ze względu na ogromne zaniedbania, jakie zostały potwierdzone głównie przez lekarzy. Mimo to dzieci wypowiadały się dobrze o rodzicach. Nawet niedożywieni chłopcy nie do końca chcieli wyjawić prawdę. Mówili, że zdarzało się, że Jacksonowie zapominali ich nakarmić, ale sporadycznie. Jednak ich stan wskazywał na co innego. Oprócz wychudzenia chłopcy mieli wszy i zepsute zęby. Nie rozwijali się jak ich rówieśnicy, byli dużo mniejsi i wydawali się przez to być o wiele młodsi. 9-letni Michael wyglądał jak 2-3-latek. Jeśli słuchacie mnie na YouTubie, to na ekranie zobaczycie zdjęcie rodziny Jacksonów, na którym znajdują się rodzice oraz ich 11 dzieci. Zarówno są na nim biologiczne dzieci Vanessy i Raymonda, jak i te adoptowane. Jeśli nie macie możliwości zobaczyć tego teraz, zdjęcie pojawi się standardowo na Instagramie /podcast. I na tym zdjęciu adoptowani synowie wyglądają, jakby byli wszyscy poniżej 10 roku życia, mimo że w tamtej chwili byli starsi. Ten najmłodszy wygląda naprawdę jak taki, nie noworodek, ale takie roczne, dwuletnie dziecko. Pora trochę powiedzieć więcej o głównych antybohaterach tej historii oraz o tym, jak chłopcy trafili do Jacksonów oraz jak sytuacja wyglądała z zewnątrz. Vanessa Jackson nie posiadała konkretnego zawodu, nie pracowała, ukończyła jedynie liceum. Natomiast Raymond Jackson ukończył Akademię Policyjną i przez jakiś czas pracował w biurze szeryfa jako oficer. Jacksonowie posiadali własne, biologiczne dzieci, ale pragnęli mieć dużo, dużo większą rodzinę. Przede wszystkim ona tego chciała, bo postanowiła pójść śladami własnej matki. Chciała dać dom tym, którzy go potrzebowali. I tak jak matka Vanessy, oni również bywali rodziną zastępczą, ale później zdecydowali się na adopcję. Adoptowali kilkoro z dzieci. Tak jak mówiłam, w 2003 roku w domu znajdowało się 6 adoptowanych dzieci, a 10-letnia Brina miała dopiero dołączyć oficjalnie do tej grupy. Była w rodzinie zastępczej. Bruce trafił do nich w 1991 roku i miał zostać tylko na kilka dni. Z opisu
z opisu świadków, ludzi, którzy byli, przebywali wtedy w domu Jacksonów. Opisują go jako zahukanego. Chłopiec unikał kontaktu wzrokowego, nie potrafił za dobrze mówić i był tak zestresowany, że załatwiał się na podłogę. Chłopiec został odebrany biologicznej matce, gdy miał zaledwie 5 miesięcy. Nigdy nie miał normalnego domu, a jego ojciec został oskarżony o znęcanie się nad nim. Chociaż podobno później te oskarżenia zostały wycofane. W 1995 roku do rodziny trafili pozostali bracia. Michael i Trishon to bracia biologiczni, którzy byli rozdzieleni. Dopiero w domu Jacksonów znów się zobaczyli, połączyli. U Michaela stwierdzono alkoholowy zespół płodowy, a u jego brata go podejrzewano. Nie wiem, czy później go potwierdzono. Obaj byli niscy, a Trishon miał mieć od początku problemy z jedzeniem. Nie sprecyzowano nigdzie, jakie konkretnie. Terrell urodził się jako wcześniak. Od kiedy tylko pojawił się na świecie, mieszkał u rodzin zastępczych. U niego również podejrzewano alkoholowy zespół płodowy, a ostatecznie potwierdzono chorobę sierocą. Początkowo Jacksonowie spełniali swoje obowiązki jako rodzice, jeśli mówimy tu o tych adoptowanych dzieciach. Bruce był u lekarzy kilkukrotnie, w tym raz u terapeuty i gastroenterologa, czyli lekarza specjalisty, który badał układ pokarmowy chłopca, gdyż miał od samego początku z nim problemy. Jednak dokumentacja medyczna chłopców, wszystkich chłopców, kończy się na 1997 roku. Dlaczego? Nie wiadomo. Ponieważ Jacksonowie dostawali pieniądze na wychowanie dzieci, ale o tym jeszcze później. I ogólnie w oczach społeczeństwa byli oni porządną, kochającą się rodziną. Chłopcy, nie wiem jak dziewczynki, nie chodzili do szkoły, za to uczęszczali do The Come Alive New Testament Church w ich miejscowości w Collingswood. Zawsze siedzieli w pierwszym rzędzie, wszyscy bez wyjątku. Śpiewali w kościelnym chórze. I ludzie nie widzieli nic, co by ich zaalarmowało. Uważali, że Jacksonowie po prostu biorą sobie na głowę dzieci z problemami. Podziwiali ich wręcz niektórzy. Dodatkowo chłopcy pojawiali się w kościele w grubych swetrach, przez co ciężko było zauważyć, że są niedożywieni. Chociaż po twarzy widać u nich to od razu, ale no. Pastor ich kościoła uważał, że nawet jeśli chłopcy nie jadali tak, jak powinni, to na pewno nie zostali zagłodzeni celowo. Przytoczę teraz jego słowa. Czy anorektyk jest celowo głodzony? Czy bulimik jest celowo głodzony? Nie. Mogli robić to sami sobie, ale na pewno nie jest to wina ich rodziców. Kiedy cała sprawa wyszła na jaw, niektórzy z otoczenia Jacksonów powoli zaczynali wypowiadać się mniej pozytywnie na ich temat. Nagle wielu otworzyło oczy. Na przykład sąsiedzi opowiadali, że zazwyczaj widzieli tylko dziewczynki bawiące się w ogrodzie, a w tym samym czasie chłopcy musieli w tym samym ogrodzie pracować i przycinać trawnik nożyczkami. Widzieli też, że chłopcy swoje ciuchy piorą w wiadrach, a nie jak reszta rodziny w pralce. Jeden z sąsiadów podarował im zabawki. Zapytał się dziewczynek, czy chłopcom podobały się prezenty. Usłyszał w odpowiedzi, że nie, bo im nie wolno bawić się zabawkami. Często też musieli siedzieć na schodach wiele godzin, bez ruchu. Jednak Jacksonów bronili nie tylko ludzie z kościoła, ale też ich dzieci, które były naocznymi świadkami tych zdarzeń. Między innymi przybrana, adoptowana siostra chłopców Kizia, która została adoptowana przez Vanessę i Raymonda zaledwie 3 tygodnie po swoich narodzinach. Dla niej rodzinny dom był jak bajka. Może nie było zbyt wiele pieniędzy, ale niczego im nie brakowało. A przede wszystkim nie brakowało jedzenia. Pamięta dzień, w którym Bruce zaginął. Obcy ludzie wypytywali się jej o intymne rzeczy, czy ma zapewnioną odpowiednią higienę, czy je wystarczająco. Uważa, że tego dnia straciła swoją rodzinę. Nie wiedziała nawet, że jest adoptowana. To był dla niej kolejny cios, po którym nie potrafiła się pozbierać. Po tej sytuacji Kizia zmagała się z depresją. W ciągu roku trafiła do 5 różnych domów zastępczych. W szkole dzieci dzieliły się z nią jedzeniem i pieniędzmi. Myślała, że są po prostu dla niej miłe. Dopiero koleżanka uświadomiła ją, że wszyscy wiedzą o tym, co się wydarzyło i robią to tylko dlatego, że jej współczują.
I znów źle to znosiła. Przez to też źle się zachowywała. Kiedy jej bracia wyszli ze szpitala, cała szóstka trafiła do jednego domu zastępczego. Po czasie przez przypadek w jej ręce trafił list. Rodzina zastępcza chciała adoptować wszystkie dzieci. Wszystkich. Oprócz niej. Chcieli jej przeniesienia ze względu właśnie na to nieodpowiednie zachowanie. Jeszcze gdy była dzieckiem, wysyłała do swoich rodziców do aresztu listy oraz laurki. Często pisała, że ich kocha oraz określała m.in. mianem najlepszego ojca na świecie. Bardzo za nimi tęskniła. Uważała, że to, co się wydarzyło, nie było ich winą. Moi rodzice powinni poprosić o pomoc. Nie sądzę, że to, co wydarzyło się z chłopcami, było ich winą. Ich błędem było to, że nie poprosili o pomoc, że nie chodzili do lekarzy. Biologiczny syn Jacksonów, Raymond Jr., wspomina, że przez Bruce'a nie trzymali w łazience pasty do zębów, bo gdy tylko się do niej dopadał, to zjadał całą tubkę naraz. W kuchni natomiast zamontowali kłódkę na lodówkę ze specjalnym alarmem, żeby chłopak nie mógł z niej korzystać. Miewał napady głodu i podobno zjadał wtedy wszystko, co wpadało mu w ręce. Dosłownie wszystko, nawet rzeczy do tego nieprzeznaczone. Rodzina nagrywała go w takich momentach, aby później pokazywać mu jego zachowanie w ramach kary. Co jest totalnie wielkim nadużyciem. Normalnie chłopcy zostaliby zabrani i przeniesieni do innej rodziny, ale w świetle tamtejszego prawa rodziny, które starają się, a im to nie wychodzi, są oskarżeni o zaniedbanie, a nie o przemoc. Dlatego Jacksonowie w cudzysłowie się starali, bo tak jak mówiłam, dostawali dofinansowanie, uwaga, w postaci 30 tysięcy dolarów rocznie za adoptowane dzieci. Gdyby ich stracili, dostawaliby mniej, a przecież niewiele wydawali na ich utrzymanie. Vanessie i Raymondowi postawiono 8 zarzutów napaści oraz aż 20 zarzutów narażenia życia i zdrowia. Dotyczyły one m.in. zaburzeń odżywiania chłopców, zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej czy dentystycznej. Do momentu procesu oraz wyroku oboje byli w areszcie. Dla Raymonda cała ta sytuacja była tak wyczerpująca, tak stresująca, że zmarł w 2004 roku, dostał udaru. W czasie procesu Bruce odważył się wygłosić swoje oświadczenie, w którym skierował się bezpośrednio do swojej adopcyjnej matki. Byłaś dla mnie wredna przez całe życie. Odebrałaś mi moje dzieciństwo. Jestem rozczarowany, gdyż nigdy tego już nie odzyskam. Nie pozwalałaś chodzić nam do łóżka, kiedy chcieliśmy. Kazałaś nam siedzieć do północy. Nie pozwalałaś wstawać, gdy mieliśmy na to ochotę. Kazałaś nam leżeć do godziny pierwszej, drugiej po południu. Musieliśmy przez ciebie jeść surowe ciasto na naleśniki, wysuszoną kaszę kukurydzianą czy owsiankę, surowe ziemniaki zamiast normalnych, gotowanych obiadów. Nie zabierałaś nas do lekarzy. Nie pozwalałaś nam nawet oglądać telewizji czy bawić się zabawkami. Nie pozwalałaś nam się myć, gdy byliśmy brudni. Krzyczałaś na nas, wyzywałaś, biłaś miotłą, linijkami, kijami, butami i sprzączkami od paska. Nadal mam ślady jako dowód. Vanessa przyznała się do winy, dzięki czemu dostała łagodniejszy wyrok. 7 lat, z czego odsiedziała zaledwie rok. Chłopcy dostali odszkodowanie. Bruce 5 milionów dolarów, a pozostała trójka dostała wspólnie 7,5 miliona. Tak jak wspominałam, trafili do nowej, kochającej rodziny zastępczej. Wszyscy, oprócz Bruce'a. Chłopak wylądował w szpitalu, który miał postawić go na nogi. Nie znalazłam nigdzie informacji o tym, czy już z niego wyszedł. Bracia początkowo utrzymywali kontakt, z tego co rozumiem, telefoniczny. Z czasem to się też zmieniło. Nie pozwolono im się kontaktować z najstarszym z nich. Ostatni raz widzieli go w 2006 roku, gdy przyszedł zobaczyć, jak grają w piłkę. Potem wyszli wspólnie z ich nowymi rodzicami na pizzę. I to tyle. Podobno Bruce bardzo cieszył się, że wylądował w szpitalu. Jedyną rzeczą, której mu brakowało, to właśnie rodzeństwo. James Parrish, nazwijmy go nowym ojcem braci Jackson,
Kontaktował się z personelem szpitala, chciał do niego zadzwonić, wysłać zdjęcia chłopców do Brusa, ale personel odmówił. W wywiadach chłopcy, w sumie teraz już dorośli mężczyźni, nazywają Brusa swoim bohaterem. Gdyby nie ta jedna noc, 10 października 2003 roku, możliwe, że nie doczekaliby happy endu i dziś ta historia wyglądałaby inaczej. Podlinkuję wam w źródłach wywiad u Opry, gdzie opowiadają swoją historię we trójkę. W linkach znajdziecie też wideo, w którym Trishon też mówi o tym, co się stało. Widać, że sporo przybrali na wadze, są zadbani, zaczęli przybierać na wadze w ogóle z automatu, gdy tylko opuścili dom Jacksonów. Bruce powinien dostać to, czego chce. Chciałby mieć rodzinę. Zasługuje na to po tym, co dla nas zrobił. Powiedział Trishon. Szpital Bruce'a według doniesień kosztuje 160 tysięcy dolarów rocznie, ale opłacany jest z pieniędzy podatników. Jego adwokaci, którzy bronili go w sądzie, w związku ze sprawą Jacksonów, pracowali dla niego pro bono. Stwierdzili, że pieniądze, które otrzymał, mogą w przyszłości być potrzebne na ważniejsze rzeczy niż ich wynagrodzenie. Jak mogliście wysłuchać, historia braci Jackson w pewien sposób kończy się happy endem. Jednak nie dla wszystkich jej bohaterów. O tym chciałabym porozmawiać z gościem, którego, a raczej którą możecie znać. Jest to moja koleżanka Beata Babicz, youtuberka, która jako pedagogzka resocjalizacyjna i profilaktyk, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi, zajmie stanowisko eksperta. Cześć Beata, dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Po zapoznaniu się z historią braci Jackson, powiedz proszę, jak trudna jest praca i wychowywanie dzieci z rozbitych rodzin, często doświadczonych problemami, również zdrowotnymi. Czy to, co się wydarzyło, to skutki braku wprawy, wyobraźni, czy możemy mówić tu o celowym zaniedbaniu? Po wysłuchaniu całej sprawy ciężko mówić o jakimkolwiek zaniedbaniu rodzicielskim, tylko o stosowaniu regularnej przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Tu dochodziło do regularnego łamania praw człowieka i dziecka, szczególnie zwracając uwagę na fakt, że rodzina skrupulatnie ukrywała swoje działania, czyli możemy tutaj mówić jak najbardziej o działaniu z premedytacją. Jak wiemy, Jacksonowie posiadali biologiczne oraz adoptowane dzieci, z czego tylko adoptowanych chłopców dotknęła ta tragedia. Skąd to zróżnicowanie w ich traktowaniu? Ciężko ocenić to na podstawie tego, co usłyszałam, bo część córek również nie była biologicznymi dziećmi w rodzinie, więc nie będzie tu tropem fakt, że były to dzieci adoptowane. Możliwe, że ogniskiem zapalnym był faktycznie brak umiejętności w radzeniu sobie z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. Bo zarówno w wypadku FAS czy choroby sierocej rodzicielstwo jest często wymagające odpowiednich metod pracy i wsparcia. Sam Bruce trafił do rodziny jako chłopiec wymagający szczególnej opieki i wsparcia. Czy w przypadku córek, które broniły rodziców i nie widziały krzywdy braci, możemy mówić o syndromie sztokholmskim? Nie wiem, czy możemy tu mówić o syndromie sztokholmskim w wypadku dziewczynek, ale trzeba wziąć pod uwagę, że były wychowywane w konkretnym ekosystemie rodzinnym i to, co działo się u nich w domu, było dla nich standardem. Na przykład często, gdy spotykamy się z dziećmi z rodzin alkoholowych, które w dorosłym życiu powielają zachowania rodziców, nie potrafimy zrozumieć, z czego to wynika. A prawda jest taka, że często te osoby nie zetknęły się z innym wzorcem, więc powielają ten, który znają. Czyli faktycznie zachowanie rodziców dla dziewczynek w jakimś stopniu musiało być normą, ponieważ w takim domu funkcjonowały przez wiele lat. Troszeczkę inaczej ma się to faktycznie w wypadku chłopców, którzy również doznawali przemocy. Czy izolacja Bruce'a od braci po traumie, jaką przeżyli, była jedynym możliwym rozwiązaniem? Trudno mi podważyć decyzje specjalistów. Czasami faktycznie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ofiara przemocy jest izolowana od swojego środowiska, choć powinna być ona zawsze ostatecznością. Biorąc pod uwagę, że w takich wypadkach faktycznie zaangażowane jest gros specjalistów i że sam Bruce wyraził opinię, że jest zadowolony z tej decyzji, zakładam, że faktycznie na tamtym etapie taka decyzja musiała być po prostu podjęta.
Okej, dziękuję za pomoc i wyjaśnienie pewnych kwestii. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na kanał Beaty, Beata Babicz, oraz na jej TikToka bibi.sekcja. Zapraszam też na moje social media, Straszydło podkreśnik podcast i grupę Straszydła na kwadracie. Tam informuję Was o wszystkim na bieżąco, nadchodzące odcinki, aktualizacje spraw czy rozdania, które planuję w najbliższym czasie. A teraz życzę Wam miłego dnia, dobrej nocy, trzymajcie się.